Uwaga, śmieciarka jedzie! Mińsk Mazowiecki, tak nazywa się stronka, którą obserwuję od jakiegoś czasu. Już kiedyś mi się coś fartnęło na niej. Ale teraz ktoś oddawał miks rzeczy. Napisałem wczoraj, byłem drugi. Ktoś napisał, że odbierze dzisiaj i chyba nie odebrał, bo pan dzisiaj rano do mnie napisał, że zaprasza. Ja mówię, okej, gdzie to? I wyszło na to, że to jest za blokiem praktycznie. Minuta spaceru. I co tutaj mamy? Oczywiście zachęcam do obserwowania takich stron, bo możemy uratować dużo sprzętów tego typu, zabytkowych, a później się fajnie pobawić. Ale unikajcie strony Mińsk, bo jest zarezerwowana dla mnie. Rozumiano? Czy zrozumiano? Napiszcie w komentarzu. Mińsk Nunu. Tylko tam wasze lokalizacje. Mińsk jest mój. Dobra, zobaczmy. Mamy takie coś. Pudełko miksów. Coś takiego. No i tutaj mamy takie maszynu do latania. To jest oczywiście. Oj. Może nawet działa. No dobra, zobaczmy pudełka, bo z tego co widzimy na zdjęciach, to może być naprawdę. Wow. To w sumie to mnie najbardziej skusiło. Masz kwartowy HTTEK. Nie ma niestety akumulatora. Ale pewnie gdzieś jest dostępny. No i co to jest, proszę Państwa? Urządzenie ładowane z USB. Co to może być? Jakiś GPS? Co? Dobra. Jest włączający się. Precision Positioning Technology. Co? Coś się skończyło. Dostałem niesprawny sprzęt. Ej, za fliko. Dobra, powiemy się później. Jest nawet do tego urządzenia ładowarka, jest to zwykłe USB. Klips do paska, więc można powiedzieć, że mamy taki komplet fajnego urządzenia. A co mamy tutaj? To jest chyba case do takiegoś telefonu. Albo do tego urządzenia. Puste. Odcięty kabelek od Sony Ericssona. Akumulator NIMH. I tu mam jakąś bazę do ładowania, ale to nie jest nic z tego, do tego urządzenia. To jest jeszcze od jakiegoś innego sprzętu. No i słuchacz. No i tyle. O, to jest telefon z GPS-em. Jak oceniacie? Słuchajcie. I czy u was coś się uda znaleźć ciekawego? Patrzcie, maszyna. Coś szuka, szuka GPS-u. Więc tym się zajmę. Chyba, że wiecie coś na temat tego urządzenia i macie jakieś ciekawe doświadczenie SG2,5, dajcie znać w komentarzu. Miłego weekendu, do zobaczenia!